Hejcie, Serba Hus. Witam was w kolejnym filmiku z GTA Online. I zapnijcie pasy, żebyście przypadkiem nie spadli z krzesła, bo jest taka obawa. Otwórzmy sobie komputerek, nasz Sekiro Serve w naszym biurze. Pewnie już wiecie po tytule, no ale no cóż, albo po miniaturce, zobaczymy jak to jeszcze zrobię. Klikam zaloguj. Pojazdy eksportowe. 100 milionów. Tak, udało mi się zrobić 100 milionów już na import-export. Całkiem sporo, prawda? Żeby to zrobić, musiałem ukraść 1179 pojazdów. Wyeksportować 1131 pojazdów. Więc całkiem sporo. Zajęłoby to trochę mniej, gdybym od początku robił to w ten sposób, że tylko wysokie klasy. Jeżeli chcecie mieć tylko wysokie klasy, to zapraszam na poranik do najlepszego zarobku w GTA Online. No, no i dobra, udało się. W ogóle jest playlista z poranikami, zapraszam, będę ją zawsze linkował. Albo w kartach, albo w opisie, albo po prostu w komentarzu przypiętym do filmiku, zobaczymy jeszcze. Zawsze gdzieś na filmiku znajdziecie playlistę z poranikami, więc wszystkich do niej zapraszam. Dobra, ale może sobie ukradnimy pojazd. Chciałem nagrać ten pojazd, który da mi te 100 milionów, ale no niestety wystąpiła taka akcja, że po prostu pojawiła się małpa z miniganem, która była nieśmiertelna. Jak ktoś oglądał jeden z poprzednich filmików, to na pewno wie o co chodzi. No i niestety mi przerwała to. No ale dobra, ja zawsze biorę opresorka i sobie mogę podlecieć. 811 to jest jeden z moich ulubionych samochodów, którego nie mam. To jest takie strasznie dziwne. Wybaczcie, że jestem trochę podziurawiony, no ale... Robiłem łowcę głów. No i tak to wygląda po tym. Okej, gdzie mamy samochód? Ukranie 811. W mieście, fajnie, ktoś wbił, Maniuka. Pozdrawiamy Maniukę z mojej ekipy, więc pozdrawiamy. Jeżeli chcecie dołączyć do ekipy mojej i mieć takie fajne logo Punishera, jakie mam na koszulce, zaraz wam pokażę to lepiej, i takie logo mieć na samochodach, takie logo mieć w telefonie, no to wbijajcie do mojej ekipy. Ale żeby wbić do niej, to musicie po prostu wejść na Discorda i wtedy ja was dodaję do ekipy, bo nie chcę dodawać ludzi bez Discorda, bo to nie ma kompletnie sensu, a chcę robić fajne akcje z ekipą, ale ekipa musi się rozrosnąć. Fajnie jakby taki jakiś zlot odwalić pojazdów takich paniszerowskich, powiedzmy, z moim logiem. To była fajna akcja. Dobra. A więc dobra. A, nie tutaj. Pomyliło mi się trochę. Tutaj zajeżdżamy. Dobra, jesteśmy. Pyk, pyk, pyk. Dobra, ktoś broni? Nie, nikt nie broni pojazdu. Spoko, czyli będzie easy, albo będzie bomba. Jedna z dwóch opcji. Nie ma nic, spoko. Czyli bardzo fajny samochód, podoba mi się. Dostarczymy go sobie do naszego... O! No niestety. Dostarczymy sobie go do naszego magazynu i sobie go sprzedamy. Kurde, chciałem nagrać ten pojazd, który da mi te 100 milionów. No ale niestety, ta akcja z tym, z tą małpą, z tym wszystkim mi przeszkodziła. No a co ważniejsze jest, zarobienie 100 milionów, czy nagranie filmiku z małpą, która ma minigana, która jest nieśmiertelna, którą widzę tylko ja, no... Come on, wiadomo co lepsze. Dobra. No ale no cóż. Jak widzicie, powiem tak, import-export, najlepszy zarobek. Ja cały czas to robię, jeszcze mi się nie znudziło, chociaż zarobiłem na tym 100 milionów, wyeksportowałem ponad 1100 aut, ale... Nadal to robię. Jest spoko. Te nowe napady... Tak myślę, że to... Myślę, wiecie szczerze, że jest to... Finałowy napad. Jak się robi w dwie osoby, on jest trudny, ale jak się go robi w dwie osoby, się potrafi go robić, to myślę, że ten zarobek będzie porównywalny z import-export, więc... Macie do wyboru. Czy chcecie robić te napady? Chociaż trzeba byłoby to policzyć, szczerze. Chociaż wydaje mi się, że import-export raczej się lepszy. Nie ma stresu.
jest prościutko. Okej, okay, wchodzimy sobie, sprzedamy taki luźny odcineczek z GTA. Dawno czegoś takiego nie robiłem, że taki luźny. Raz jakiś czas trzeba. Chciałbym zrobić jakiś filmik, w którym na jakiś temat rozmawiam. Bo... chciałem poruszać różne tematy. Tylko ogólnie... wpadłem na pomysł, że po prostu zrobić taki... przegląd? Czy to dobrze brzmi? No chciałem zrobić tę serię z tych wszystkich części GTA i o nich poopowiadać w tym trakcie, ale... nie spodobał mi się za bardzo ten pomysł, patrzyłem w ankiecie. Więcej głosów było negatywnych niż pozytywnych na ten temat, więc nie wiem. A chciałem zrobić taką pogadankę na temat tych starszych części GTA i nie wiem, czy zrobić to w GTA Online, czy po prostu pojedynczy odcinek z każdej gry. Jeden odcinek z GTA 1, jeden odcinek z GTA 2 i tak dalej. No nie wiem. Jak myślicie? Macie jakieś pomysły? Albo jakiś inny temat, na temat, nie wiem, jakikolwiek. Bardzo chciałbym, żebyście podali jakieś tematy. Albo w sumie... a nie, nie, nie ma sensu robić odcinka Q&A, bo pewnie skończyłoby się na to, że byłoby 5 pytań. I w tym 2 ciekawe. Nie ma sensu. Taka prawda. W ogóle... lubię odpowiadać na takie różne pytania. Chętnie bym pogadał na temat GTA Online, ale nie wiem, czy byłyby pytania w ogóle. A nie chcę takiego faila popełnić. Jak widzę takie osoby, które mają 50 subów, czy tam 20 i później wchodzą na takie grupki facebookowe youtuberzy i piszą: podawajcie pytania do Q&A. A te pytania to raczej od widzów są, a nie od jakichś randomów z internetu. Come on. Nie, come on, czemu mi to robisz, gro? No nie wiem, więc piszcie w komentarzach jakieś tematy, jakie chcielibyście, żebym poruszał na odcinkach, bo chciałem robić więcej takich różnych odcinków, w których bym wypowiadał się na jakieś tematy. A myślę, że wiedza na temat gier, różnorakich mam dużo, więc jeżeli by do pytania o grach, to myślę, że byłoby fajnie, jeżeli macie jakieś, że można było po prostu o tym pogadać na odcinku. Jakieś jeden albo dwa tematy, jakby na odcinek było, byłoby spoko, nie? Więc dobra, to tyle. Chciałem się po prostu pochwalić tym, że zarabiam w ten sposób cały czas. Więc to tyle ode mnie. W karcie macie ankietę, w której możecie zagłosować, ile milionów zarobiliście już na import-export, więc możecie się tam pochwalić. Tylko proszę was, żebyście pisali, głosowali. W prawdziwy sposób. Bo szczerze, jak ktoś by dał odpowiedź 100 milionów, to ja w to nie uwierzył, bo myślę, że tylko ja jestem taki pokięty, że tak to robię. Więc dobra, to tyle w tym materiale, tyle ode mnie, hej!